Witajcie, z tej strony Puffy i dzisiaj przeszukałem dla Was najciemniejsze zakamarki internetu, aby pokazać Wam te nagrania. Pamiętajcie, aby ocenić ten film i zapraszam do oglądania. To jedno z najbardziej pokręconych nagrań, jakie widziałem. Na pewno słyszeliście o hybrydach, a jeśli nie, to przykład hybrydy mamy właśnie na ekranie. Jest to istota z ciałem zwierzęcia, chyba kota, ale twarzą człowieka. Co więcej, twarz tej istoty wygląda jakoś źle, jakby demonicznie. A co wy myślicie na ten temat? Słyszeliście o arachnofobii? To fobia przed pająkami, a to nagranie na pewno nie pomoże osobom, które na to cierpią. Ten facet zdecydował się na eksplorację gniazda pająków. Ekspertem nie jestem, ale jest to chyba gniazdo tarantul. Wnioskuję po jednym z przedstawicieli, który jest widoczny później na nagraniu. Nie wiem, jaki jest rekord największego pająka na świecie, ale zdecydowanie ten pająk może klasyfikować się do jakiejś ścisłej topki. Szczerze mówiąc, na miejscu autora nawet bym nie próbował tego nagrywać, a szybko bym stamtąd uciekł. Nie wiadomo, na co stać tego pająka. To głównie na mostach jesteśmy w stanie zarejestrować interesujące rzeczy, a nie pod mostami. W tym wypadku było jednak inaczej. Pod jednym z mostów została nagrana postać wspinająca się po moście, a w zasadzie pod nim. Faktycznie wygląda nieco inaczej niż człowiek, ale warto zwrócić uwagę na to, że jest noc, a to co widzimy to może być amator parkouru. Autor tego nagrania twierdzi, że nagrał dziwną istotę, która przebiegła przez jeden z okolicznych terenów. Również twierdzi, że ta istota jest rezultatem mutacji genetycznej, ale według mnie jest to po prostu zwierzę lekko zniekształcone przez słabej jakości sprzęt. To coś dla fanów podwodnego świata. To zarejestrował dziwny obiekt dryfujący na powierzchni wody. Jak dla mnie, to na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że jest to krokodyl, ale z drugiej strony jest nieco za mało aktywny na krokodyla. Niektórzy mówią o tym, że może jest to dryfujące ciało. Na.
Ciężko wyjaśnić to nagranie, ponieważ z samego początku wydaje się być całkowicie normalne. Przedstawia przejażdżkę górską, podczas której mężczyźni spotykają dziwną postać. Jest to zwierzę, które wygląda jakby nie pochodziło z naszego świata. Myśl stanięcia oko w oko z tą istotą jest absolutnie przerażająca. Nie ma dowodów na to, że nagranie jest prawdziwe, ale nie ma też dowodów na to, że jest fałszywe. Więc może jest to coś, z czym ludzkość jeszcze się nie zmierzyła. O! Yeah, oh fuck. Looking a little dangerous here. Oh, you motherfucker. Get back. Go, keep going. Yeah. Myślę, że wszyscy już słyszeliśmy te historie o Rosji, że dzieją się tam naprawdę dziwne rzeczy. Wiele z tych rzeczy to po prostu stereotypy o tym kraju, jednakże to nagranie pokazuje, że niektóre stereotypy mogą mieć ziarenko prawdy w sobie. Na tym nagraniu widzimy zwykłego, odważnego człowieka z Rosji. Mężczyzna siedzi sobie na ławce, gdy wokół niego chodzi niedźwiedź. Facet jest nieugięty i nie odchodzi z tego miejsca, mimo tego, że zwierzę zbliża się do niego coraz to bliżej. Сергей, смотри, прыгай. Сырь, блядь. Смотри, кинет. Серега, уйди оттуда. Губу видишь, как поджимает? Серега, он кинется. Крудецкий, залезь, как я сказал. Офигеть. O tym nagraniu nie wiemy zbyt wiele. Widzimy na nim krowę, która wygląda już znacznie gorzej niż typowy przedstawiciel jej gatunku. Niektórzy mówią o tym, że jest to rodzaj jakiejś pozaziemskiej mocy, ale może najprościej jest to zwierzę, które jest po prostu chore. Mamy tu jakiś fanów wędkarstwa? To może być dla was przestroga, ponieważ ten mężczyzna łowił ryby, przy okazji dokumentując ten proces z nadzieją, że złowi coś niesamowitego. Ale coś prawie złowiło jego. Kiedy mężczyzna sięgnął po rybę, którą złowił, nagle zjawił się niespodziewany gość. Naprawdę od tragedii dzieliły go tylko sekundy. W Kansas znaleziono węża, który został niezidentyfikowany jako niejadowity wąż smugowy. Gad jest spokojny i raczej nie czuje się zagrożony. Spokojnie rozgląda się po otoczeniu. Bynajmniej takich zwierząt lepiej nie drażnić i poprosić o pomoc odpowiednie służby.